Witam serdecznie, jeszcze raz witam na transmisji z przeglądu profili kariery zawodnika Football Manager 2024. Kontynuujemy nasz projekt. No, ostatnio troszeczkę gorzej z sprawozdaniami na Discordzie, ale cóż, no nie na wszystko jest czas. Też w zeszłym tygodniu nie było transmisji, gdyż ja nie byłem w stanie, byłem chory, także musiałem sobie odpuścić, ale dzisiaj już sobie poprowadzimy tą transmisję. Zaczniemy od Teodorka. Teodorek, mamy do nadrobienia bodajże dwa sezony, o ile dobrze pamiętam, dwa albo trzy nawet. Musiałbym, momencik, aż to sprawdzę. Wczytaj. Kariera zawodnika. Trzy sezony mamy do nadrobienia. Także sporo. Sporo, trzy sezony do nadrobienia. No dobra, rozpoczynamy od Teodorka Yashimoto. I tylko sobie przyciszę muzyczkę. Dzisiaj jakiś Eurodance mamy. Także mózgotrzepy. Zaczynamy od Teodora. Teodor w Realu Madryt. W ogóle zobaczymy. W Realu Madryt spędził ostatnie 3-4 sezony. Tak wygląda sytuacja u niego. Nie zmienił klubu przez ten czas od ostatniej transmisji. No i co? Jak to tutaj wygląda? Poprzedni sezon, to znaczy ten zakończony, bo mamy 2023-2024, czyli ten jest zakończony sezon. W Lidze Mistrzów, no, 12 występów, ale 11 z ławki. W La Lidze tych występów nie było jakoś dużo, 9 w podstawowym składzie, 18 z ławki, 9 bramek do tego strzelił. No, w tym zakończonym sezonie Teodorek nie był podstawowym zawodnikiem swojego zespołu, ale był takim, myślę, pierwszym wyborem do wejścia z ławki, ale prezentował się całkiem dobrze. Wszystkie oceny we wszystkich rozgrywkach ponad 7,0, także naprawdę fajne wyniki. 21 występów w reprezentacji Polski, 11 bramek, także no jeden z lepszych zawodników u nas. No i jak to tutaj wyglądało w poprzednich trzech sezonach? W sezonie 32 wprowadzony do jedenastki wszechczasów. O, nawet można zobaczyć. A teraz go nie ma. A nie, jest na ławce. Jest na ławce. Także wprowadzony do jedenastki wszechczasu, był w jedenastce sezonu, zdobył mistrzostwo La Ligi w sezonie 32, wprowadzony do jedenastki wszechczasu w reprezentacji Polski. O, to też ciekawie, też ciekawie, też ławeczka. No i uwzględniony w jedenastce sezonu. W sezonie 2033 był w jedenastce sezonu, ponownie zdobył mistrzostwo Hiszpanii. Dołożył do tego Puchar Hiszpanii, Copa del Rey i Super Puchar Hiszpanii. Także wszystko w Hiszpanii wygrał. W 11 sezonu również się znalazł Teodorek. I w obecnym zakończonym sezonie w Champions League wygrana. W La Lidze wygrana. Puchar Hiszpanii wygrany. Także naprawdę ostatnie 4 sezony, można powiedzieć, w Realu Madryt, no to same sukcesy tego zawodnika. W 11 sezonu się znajdował, w każdym z tych sezonów. Sezon 31-32 Teodorek nie był podstawowym zawodnikiem swojego zespołu. Tylko 15 razy wyszedł w podstawowym składzie, 32 razy z ławki, ale zdobył w trakcie całego sezonu 11 bramek i 5 asyst.
No bardzo dobre wyniki, średnia ocen ta naprawdę dobre te oceny ze wszystkich rozgrywek. Sezon 32-33, czyli ten poprzedni, no to sytuacja identyczna. 18 razy w pierwszym składzie, 22 razy z ławki, 12 bramek, 3 asysty. W La Lidze zdobył 9 bramek, 13 razy w pierwszym składzie, też oceny ponad 7, także naprawdę fajnie. No i obecny sezon, to już mówiłem, 13 razy w podstawowym składzie, 30 razy z ławki. No nie jest Teodorek podstawowym zawodnikiem swojego zespołu, ale na pewno jest tym pierwszym wyborem. Jest zainteresowanie jego osobą. Jest tutaj zainteresowanie jego osobą Liverpool. Kto wie, może na kolejny sezon będzie w nowym klubie, może to będzie właśnie Liverpool. Może taka zmiana Teodorkowi wyszłaby na dobre. Może by w końcu zaczął być graczem podstawowym swojego zespołu, a nie tylko pierwszym rezerwowym. No kto wie, kto wie. Co tutaj jeszcze o tym zawodniku? Kontuzje, historia kontuzji. No były jakieś tam kontuzje od sezonu 31-32, ale to były takie krótkie kontuzje, dopiero sezon 33, tutaj skręcenie stawu skokowego, 33-34, naciągnięcie mięśnia łydki 3 tygodnie i skręcenie stawu skokowego ponownie 4 tygodnie. Także takie tutaj te kontuzje były u Teodorka. No, rozwija się całkiem dobrze, już chyba jest nawet u szczytu swojej formy. Ostatnie 5 występów, tylko jeden taki naprawdę dobry, reszta taka niezła. Nie można powiedzieć, że słaba, ale niezła. No i tak to na razie wygląda u Teodorka. Jeżeli Teodorek chce się dowiedzieć czegoś więcej, no to proszę dać znać. Christian Adams, lecimy do Adamsa. Christian Adams, 27-letni zawodnik. I tak wygląda jego profil. Jest to środkowy obrońca. No, były jakieś zmiany klubowe w ostatnich trzech sezonach, także sobie to już tutaj sprawdzimy. No i sezon 31-32 były jeszcze w AEK Ateny, ale dużo tutaj nie pograł, zaledwie 9 występów w lidze. Do tego dorzucił 2 asysty, także szaleństwa nie było. Potem był transfer za niespełna 8 milionów do Liverpoolu w połowie sezonu. Także i tutaj rozegrał zaledwie 4 spotkania, dorzucił 1 asystę. Sezon później, czyli 32-33 w Liverpoolu, 9 występów, 1 bramka. 9 występów w lidze oczywiście, tam gdzieś w kontynentalnych, w pucharach też coś grał, 13 występów w pierwszym składzie, 7 z ławki, czyli łącznie 20 występów w Liverpoolu w sezonie 32-33. No i w zakończonym sezonie tych występów było mniej, przepraszam, więcej, 24, z tego 13 z ławki, w lidze 14 występów, po 7 z pierwszego składu i 7 z ławki. No, na razie w Liverpoolu nie jest podstawowym zawodnikiem, ale coś tam gra, łapie jakieś minuty, także nie ma tragedii, chociaż forma w ostatnich 5 meczach u Adamsa jest po prostu fatalna. Niektóre tutaj mecze były całkiem, no może nie fatalne, ale słaba, o, może tak bym to ujął. Chociaż te ostatnie spotkanie już było całkiem niezłe. Kamienie milowe. Jak wyglądały te sezony? Tutaj rok 31 był w 11 sezonu. Sezon 32
debiut w reprezentacji Danii przeciwko Słowenii. Zwycięstwo Super Pucharu Europy. Tak, to był Super Puchar Europy. Zwycięstwo w sezonie 32 i wygrana Liga Europy w sezonie 32 z Liverpoolem. Potem sezon 33 tylko wygrana Carabao Cup. No i sezon 34 był w 11 sezonu Liverpoolu i w 11 sezonu reprezentacji Danii. No, jakieś sukcesy w końcu wpadły do gabloty, do osiągnięć Christiana Adamsa. W reprezentacji Danii rozegrał 10 spotkań do tej pory, na razie bez bramek, no, jest to środkowy obrońca. No i jest zainteresowanie klubami, aktywne zainteresowania Juventus. Też interesuje się West Ham i Atletico Madryt, także kto wie, może dojdzie tutaj do jakiegoś transferu na kolejny sezon. Historia kontuzji, stłuczenie podudzia, no nie ma takich jakichś mocnych kontuzji u Christiana Adamsa, tam na 2 miesiące został wykluczony, ale to był jeszcze w AEK Ateny, nie wiem czy czasem na poprzedniej transmisji tego nie omawialiśmy już. Także tak to na razie wygląda u Christiana Adamsa. Następny Hubert Brunkala, tak? Następny Hubert Brunkala, no i tutaj mamy najlepszego zawodnika naszej zabawy. No, przynajmniej moim zdaniem zdecydowanie najlepszego zawodnika. No i jak wyglądały w ogóle ostatnie 3 sezony w wykonaniu Huberta? Sezon 31-32, podstawowy oczywiście zawodnik Arsenalu, no już naprawdę długo w tym Arsenalu. W zasadzie od sezonu 26-27, tyle że łapał wypożyczenia w Celticu, ale tak to już naprawdę długo w Arsenalu, jako zawodnik Arsenalu. 19 bramek w lidze, 8 asyst, 3 razy MVP. Do tego jeszcze dorzucił brameczki w Pucharach Kontynentalnych. Także całkiem udany sezon 31-32. Sezon 32-33, łącznie 55 spotkań w sezonie rozegranych, 35 bramek zdobytych, z tego 24 w Premier League, 4 asysty jeszcze do tego dorzucił. To był naprawdę super sezon w wykonaniu Huberta Brunkali. Nie najlepszy, ale super sezon. Myślę, że drugi najlepszy w jego karierze. No i obecny sezon, to już tutaj przeniesiemy się do strony głównej. 31 spotkań rozegranych, 18 bramek zdobytych. Nie, przepraszam. 50 meczów rozegranych, 31 bramek zdobytych, 18 asyst, a nie bramek. W tym 19 bramek i 12 asyst w Premier League w 32 meczach. W Lidze Mistrzów 11 spotkań, 7 bramek. Także też całkiem nieźle. No w ogóle super te średnie oceny. W każdych rozgrywkach prezentował się naprawdę przyzwoicie. Trzeba również wspomnieć, że za sezon 31-32, nie, za sezon 30-31, tak, za sezon 30-31 Hubert Brunkala zdobył złotą piłkę, także jako jedyny na razie spośród ponad 100 zawodników naszej zabawy, uczestników, Hubert Brunkala zdobył złotą piłkę w Arsenalu. 2 lata później zdobył jego kolega zespołu Bukayo Saka. No ale złotą piłeczkę już łapnął. No i w ogóle bardzo dużo tutaj, bardzo dużo wyróżnień za tamten sezon.
tutaj gol 50, też Hubert Brunkala wtedy wygrał, był przed Mbappé i Jamalem, Musialą. FIFA Pro of the Year 31 również tutaj należał do Huberta, ta nagroda. Jeszcze sezon 31, Polski Piłkarz Roku oczywiście i FIFA Best Men's Player 2031 również tutaj nagroda zdobyta, także no łapał Hubert Brunkala te nagrody, jedna po drugiej. No ale przenieśmy się do sezonu 32, nie wygrał z Arsenalem nic w tamtym sezonie 32, no ale Polski Piłkarz Roku, Złoty But, Mistrzostw Europy, także na Mistrzostwa Europy też się ostatnich świetnie spisał. Hubert zdobył 7 bramek i 2 asysty w 6 występach. Także to pokazuje, jakiego mamy zawodnika w naszej reprezentacji. W 11 sezonu zajął 2 miejsce w głosowaniu króla strzelców angielskiej ekstraklasy. No i w 11 sezonu reprezentacji Polski. Sezon 2033. Tutaj była już wygrana w Lidze Europy, wygrana w Superpucharze Europy, Król Strzelców Premier League. Król Strzelców Premier League z 24 bramkami, także wyprzedził tutaj swoich rywali Hubert. W ogóle sezon później był na 3 miejscu w rankingu strzelców Premier League. To jest sezon 33. Drugie miejsce w głosowaniu piłkarza sezonu w Lidze Europy. Zajął 3 miejsce w głosowaniu Złotego Buta, uwzględniony w 11 sezonu w Arsenalu. 3 miejsce najlepszego piłkarza Europy 22-23. Rok później już wygrał tam nagrodę Hubert. Nawet w zasadzie dwukrotnie już tą nagrodę Hubert Brunkala wygrał. Najlepszego piłkarza Europy. No i to by było tyle. No i sezon ten zakończony, ostatni, Hubert Brunkala w 11 sezonu w reprezentacji Polski. Najlepszy piłkarz Europejskiej Ligi Międzynarodowej, czyli National League, Liga Narodów. No i tutaj Hubert Brunkala został wybrany najlepszym zawodnikiem. Wygrana w FA Cup, wygrana w Premier League w końcu po kilku sezonach. Premier League znowu padło łupem Arsenalu. 3 miejsce w rankingu strzelców Premier League. No i w 11 sezonu oraz najlepszy piłkarz Europy 2033-34 u Huberta. Kontrakt olbrzymi, 425 tysięcy euro tygodniowo zarabia. Nie ma na razie żadnej mowy o tym, żeby miał się gdzieś przenieść. Kontrakt wygasa mu z Arsenalem za 4 lata dopiero, także bardzo możliwe, że Hubert stanie się taką legendą Arsenalu jak Thierry Henry. No zobaczymy, może go z bramkami również dogoni. Kontuzje nie były jakieś duże na przestrzeni tych ostatnich sezonów, tam kilkudniowe jakieś złamanie nosa miał tylko w kwietniu tego sezonu. No i co ja mogę powiedzieć o Hubercie? 28 złotych nagród, tych najlepszych nagród, złotych medali jako osobiste osiągnięcia. Z drużynowych 16 nagród, także no gablota z pucharami naprawdę imponująca, jeżeli chodzi o Huberta Brunkale. No dobra, kto tam następny? No, co transmisja, to coraz mniej osób, jeżeli chodzi o naszą karierę zawodników, także no będziemy musieli to chyba przedyskutować z prezesem, czy ma to dalej sens.
No dobra. Kto tutaj jest na czacie? Super Ziomal, no to jego tutaj zrobimy. Nowak Kot to był. Gwiazda Super Ziomala. No i ostatnie 3 sezony u Super Ziomala, u Nowaka Kota wyglądały następująco. Był w Stali Rzeszów na sezon 32-33, rozegrał zaledwie 7 spotkań, zdobył w nich 2 bramki i 3 asysty. Nieźle, ale mało pograne. Potem wykupiony przez Brighton za 140 tysięcy euro. I w Premier League nawet sobie pograł z ławki, co prawda, ale pograł w 8 meczach z ławki. Tylko jeden w podstawowym składzie, w pucharze tam jakimś. Nie zaimponował tutaj w Brighton i został wypożyczony na kolejny sezon do Union Saint-Gilloise. Belgia w każdym razie. No i tam rozegrał już pełny sezon, 35 spotkań w lidze, 6 bramek, 3 asysty, podstawowy zawodnik, łącznie 48 spotkań rozegrał, 48, 52 spotkania łącznie rozegrał w drużynie z Belgii, zdobywając 12 bramek, pograł w lidze Europy 4 spotkania, 7 spotkań w lidze konferencji, 1 bramkę i asystę dołożył, także całkiem niezły sezon. Jeżeli chodzi o Super Ziomala, o Nowaka Kota, kontuzje no nie były jakieś duże, tam uraz mięśnia czworogłowego uda 5 tygodni, ale to był sezon 31-32. Jeszcze kamienie milowe, sezon 32. W ogóle tutaj z pominięciem sezonu 33, nie wiem dlaczego. Może po prostu nic nie osiągnął w tym roku. W 11 sezonu Stali Rzeszów, mimo 7 spotkań, potem przejście do Brighton. Debiut w reprezentacji w wieku 19 lat przeciwko Grecji i pierwsza bramka w reprezentacji w wieku 19 lat również przeciwko Grecji. Także gol w debiucie, jeżeli chodzi o Nowaka Kota. No całkiem ciekawie, debiut w reprezentacji Polski, od razu bramka, także bardzo ciekawie. Do tej pory rozegrał 2 mecze w reprezentacji, także no cóż, nic więcej o tym zawodniku powiedzieć nie mogę, nie ma żadnych zainteresowań ze strony innych klubów, także na razie to by było tyle, jeżeli chodzi o Nowaka Kota. Kamil Kaczor tutaj ktoś rzucił, także już sprawdzimy sobie Kamila Kaczora. Kamil Kaczor, teraz pytanie, który, bo jest ich 2. Teraz pytanie, który, bo jest właśnie 2 Kamilu, ale to będzie ten Kamil Kaczor. Bo ten tutaj jest coś za stary, to na pewno to będzie ten w Lille. No i Siarka Tarnobrzeg tutaj zaczynał, także to na pewno będzie ten Kamil Kaczor. No jego sytuacja tutaj, troszeczkę sobie pograł. Obecny sezon spędził w Lille. We Francji 23 występy w Ligue 1, 2 asysty, jest to środkowy obrońca. W Pucharze Francji 2 spotkania rozegrane, 25 spotkań ogólnie. W Lille w tym obecnym sezonie. W poprzednim sezonie, sezon 32-33, z wolnego transferu w ogóle przeszedł do Lille. Także Roma nie przedłużyła z nim kontraktu. 19 spotkań w pierwszym składzie, bez bramek, bez asyst, ale całkiem solidne te mecze były. No i sezon 31-32 tutaj w Romie go spędził, rozegrał w nim 30 spotkań, z tego 7 z ławki, 2 asysty, no ale Roma nie zdecydowała się tego zawodnika przedłużyć z nim kontraktu, był rzucany po wypożyczeniach z Romy. W 4 klubach
No ale potem i ta groma zdecydowała się go puścić za Friko. No nie zdobył jakiś na razie sukcesów. Sezon 32 w 11 sezonu Romy, potem przeszedł do Lille, no i w obu sezonach w Lille 11 sezonu. No i co? Jeszcze mamy zainteresowanie Kamilem Kaczorem ze strony Herty Berlin. No ciekawe, co z tego będzie. Ciekawe, co z tego będzie. Czy Herta faktycznie tutaj złoży ofertę. Ostatnie 5 spotkań takie bardzo słabe. 2 z tych spotkań były całkiem nieźle, ale tak to naprawdę nie wypaliły te spotkania. Jeden mecz w reprezentacji Polski, jak na razie bez bramek. Jeżeli chodzi o kontuzję, no to w sezonie 32-33 pęknięcie kości piszczelowej, wypadł na 3 tygodnie, 3 miesiące, potem 5 miesięcy później uraz pachwiny, 3 tygodnie również, także no miał takie poważniejsze kontuzje. Dwayne Johnson, The Rock, a jest tutaj taki w ogóle? Jest tutaj taki w ogóle? Mamy? Jest, Dwayne Johnson, kurde, Motor Lublin. I tutaj o nim wiele nie powiemy. No ale zawsze coś, jest to napastnik, 19-letni, jest w tej chwili kontuzjowany. Moment, coś mi się nie wczytało, o, teraz lepiej. Jest obecnie kontuzjowany, złamanie stopy, także do 2 miesięcy. No... Ma szczęście, że jest, że ma tą przerwę w trakcie przerwy międzysezonowej, aczkolwiek no troszeczkę stracił końcówki sezonu poprzedniego. Dajcie mi chwileczkę, malutkie ZW. Dobra, już jestem. No jak wygląda jego sytuacja? Obecny sezon w PKO Ekstraklasie spędził w Motor Lublin. 25 spotkań, 11 bramek, 1 asysta. To jest naprawdę super wynik jak na tego 19-letniego zawodnika. W Pucharze Polski tylko jedno spotkanie. Naprawdę dobry wynik tutaj w tym sezonie w Motorze Lublin. Sezon 32-33. 24 spotkania, 7 bramek, ale tu był bardziej rezerwowym. 3 razy tylko wyszedł w podstawowym składzie. Szybciutko się przebił do podstawowego składu na kolejny sezon. Sezon 31-32, tylko 2 mecze i 2 bramki. Ale no, jest to naprawdę imponująco rozwijający się zawodnik jak na razie. I już jest na liście... czołowych klubów Anglii, Tottenham, Everton, także no, szykuje się tutaj jakiś transfer. Kamienie milowe, tutaj wygląda sytuacja taka, że w 11 sezonu w roku 2033 młody piłkarz sezonu w sezonie 33-34, no i również w tym sezonie był w 11. Na razie w reprezentacji nie gra, ale gra w U21, gdzie rozegrał 15 spotkań i zdobył w nich 7 bramek. Także tak wygląda sytuacja Dwayna The Rocka Johnsona. Jeżeli o to chodzi. No dobra. Czy jeszcze jakiegoś zawodnika sprawdzamy? Jeżeli ktoś chce coś jeszcze ten, no to możemy sprawdzić. Jackie Chan. No dobrze, sprawdzimy Jackiego Chana. Widzę, że tutaj Adames się interesuje innymi zawodnikami, także sprawdzimy. Popatrzymy tutaj na Jackiego Chana. Czemu się mi to nie wczytuje?
Jackie Chan, środkowy pomocnik w obecnym sezonie w Barnsley, rozegrał sporo, 48 spotkań, z tego 46 w lidze, ale 39 razy z ławki wchodził w trakcie tego sezonu. Zdobył tylko jedną asystę, no nie zawojował Championship w swojej ekipie. 27 lat. Słabo to na razie wygląda u Jackiego Chana. Popatrzmy, jak w ogóle przebiegały poprzednie sezony. On w ogóle do Barnsley przeszedł z wolnego transferu z PAOKa. Co ciekawe, do PAOKa też przeszedł z wolnego transferu z Napoli. Sezon 32-33 spędzony w PAOKu, 20 bramek, 20 spotkań, przepraszam, i jedna asysta. No ale też nie był takim super podstawowym zawodnikiem. Łącznie rozegrał 30 spotkań, 15 z ławki, 15 w pierwszym składzie. Czekaj. Sezon 31-32, tu już przeszedł do PAOKa właśnie z Neapolu, rozegrał 15 spotkań, głównie wchodził z ławki. No na razie Jackie Chan tutaj nie szaleje, kamienie milowe, zwolniony z kontraktu w PAOKu. No i przeszedł do Barnsley, był w 11 sezonu w roku 33 w PAOKu. Uwzględniony w 11 sezonu w Barnsley, także no w zasadzie tyle. Kontuzje u niego, takie drobne kontuzje, 12 dni w przeciągu ostatnich 3 sezonów, także nie jest jakiś kontuzjogenny ten zawodnik. Sukcesów na razie jakichś nie ma, ostatnie 5 spotkań średnie, bym powiedział, no ale kto wie, no. Na razie zainteresowania nie ma jego osobą. Kto wie, może w kolejnym sezonie złapie tutaj lepszą formę i będzie coś tutaj prezentował lepszego. Dobra, mamy jeszcze troszeczkę czasu. Mamy jeszcze troszeczkę czasu, więc może sprawdzimy sobie jeszcze naszego prezesa. Jak prezes tutaj wypada. Sebastian Maliszewski gra w Interze. Już kolejny sezon. Obecny sezon w Interze. 31 spotkań rozegranych. 36 spotkań, z tego 5 z ławki. 5 goli, 14 asyst. Defensywny pomocnik, środkowy pomocnik. Tak mniej więcej na tej pozycji gra. Serie A rozegrał, strzelił 5 bramek i 10 asyst zdobył, także naprawdę imponujący wynik. W Superpucharze Włoch fatalnie rozegrał, 5,7 to jest fatalna ocena, to chyba cały zespół musiał grać kiepsko. Sezon wcześniej, 32-33, Sebastian Maliszewski, 32 spotkania w lidze, 3 bramki, 8 asyst, także naprawdę dobry wynik. Łącznie rozegrał 54 spotkania w poprzednim sezonie. Jeszcze sezon wcześniej, 31-32, 28 spotkań, 5 bramek, 2 asysty w Serie A. Łącznie 43 spotkania rozegrał w sezonie 31-32. Nadrabiamy tutaj wcześniejsze sezony. Nie ma na razie zainteresowań jego osobą. Miał kontuzję na początku, w połowie lutego bieżącego sezonu, 2 miesiące, uraz stawu biodrowego, także troszeczkę stracił. Myślę, że gdyby nie ta kontuzja, to by pograł nieco więcej. No i co? Kamienie milowe, sezon 32, w 11 sezonu Mistrzostwo Włoch, w 11 sezonu Polski i w 11 Wszechczasów, wprowadzony do 11 Wszechczasów Maliszewski i w pierwszej 11.
Sezon 33 w 11 sezonu w Interze i w reprezentacji Polski, co mnie nie dziwi. No i zwycięstwo Pucharu Włoch. No i w zasadzie identyczne osiągnięcia indywidualne w sezonie 34. Również Puchar Włoch zdobyty. Także no, no z Interem jakoś na razie szału nie ma, ale zawsze coś. No dobra, w takim razie jeżeli nie ma osób, które by chciały jeszcze coś wiedzieć więcej o swoim zawodniku, no to przejdziemy może do europejskich pucharów. Sprawdzimy sobie mistrzów poprzednich sezonów. Sezon 31-32 Bayern Monachium zdobył Ligę Mistrzów. Sezon później również Bayern Monachium obronił tytuł. No i w obecnym zakończonym sezonie Real Madrid wygrał z Manchesterem City w finale Champions League 3-0. I nawet Teodoro Egyasamodo zdobył bramkę w tym finale w 76 minucie. Także naprawdę fajnie to wygląda dla Yashimoto. Nie wiem, sprawdzimy może jakieś najlepsze ligi ostatnich mistrzów. Czy to się da w ogóle tak zrobić? Serie A. Kurczę, myślałem, że tutaj będzie tak jak Włochy, może tak? Kluby. Kurczę, nie mogę znaleźć tego. Tu są największe kluby. Nie mogę znaleźć tutaj mistrzów z poprzednich sezonów. Historia? Jest tutaj coś takiego? Wiadomości, tu jest historia. Poprzedni zwycięzcy, o mam. Inter sezon 31-32 zdobył Mistrzostwo Włoch. A potem dwa razy Napoli. Także też bardzo ciekawie. Nie wiem, czy w Napoli mamy jakiś naszych zawodników, czy nie mamy. Zobaczymy. Jest Tomasz Olejniczak, także Tomasz Olejniczak miał okazję zdobyć dwa razy mistrzostwo w Napoli, z Napoli. Premier League. W Premier League Arsenal mistrzem obecnego sezonu. No i trzy sezony wcześniej, znaczy trzy wcześniejsze sezony to Manchester City zdominował ligę. W ogóle Manchester City tutaj dominuje. Arsenal, tylko z Arsenalem na przemian ostatnio zaczęli zdobywać tytuły. Bundesliga, nie wiem czy mamy kogoś w Bundeslidze, w Bayernie Monachium, ale tutaj przypuszczam, że no tutaj Bayern od sezonu 2012-13 aż do tej pory to już ponad 20 lat rządzą w Bundeslidze. No i w Bayernie chyba mamy jakichś zawodników polskich. Nie mamy tutaj nikogo. No ciekawie. La Liga jeszcze, tam na pewno mamy Teodorka Yashimoto. La Liga i EA Sports. Mistrzem Real Madryt, no i Real Madryt pewnie mistrzem poprzednich sezonów, tak jest, ostatnie cztery sezony to mistrzostwa Realu Madryt. Mamy w Realu Madryt tam jakiś zawodników z naszej zabawy, z naszego projektu. Jest Piotr Iwaniec, Teodorek Yashimoto, także Piotr Iwaniec również tutaj w Realu mistrzostwo zdobył w obecnym sezonie. Co jeszcze tutaj sprawdzamy? Ligę
ligę. Tutaj pewnie Paryż dominuje. A nie, Marsylia wygrała mistrzostwo w obecnym sezonie. Poprzednie sezony to już mistrzostwa Paris Saint-Germain. Ale tu mnie zaskoczyło, że Marsylia mistrzem Francji. No ale nie mamy tutaj żadnego zawodnika z naszego projektu w Marsylii. Liga Europy. Czekaj, jak to się... UEFA. Europa League. W Lidze Europy poprzedni zwycięzcy. Tottenham, Arsenal, Liverpool, Chelsea. Także takie zespoły wygrywały poprzednie sezony w Lidze Europy. W Arsenalu oczywiście mamy Huberta Bruncale. A w Tottenhamie czy mamy jakiegoś piłkarza z projektu? Jest! Romuald Dysarz jest i on jest podstawowym zawodnikiem Tottenhamu. I w końcu nawet coś wygrał Tottenham. To jest dosyć ciekawe. Tottenham coś wygrał, no i Romuald Dysarz może się cieszyć. O, nawet Carabao Cup wygrał Tottenham w poprzednim, tym zakończonym sezonie. Co tu się dzieje z tym Tottenhamem? To są jakieś jaja. Jeszcze mamy UEFA Conference League. No i tutaj Rangersi, Brøndby, Sevilla, ostatnie trzy sezony. No ale w Rangersach raczej nie mamy tutaj żadnego zawodnika. Nie mamy tutaj. No dobra, co jeszcze sprawdzimy? Sprawdzimy ranking klubowy. Ranking klubowy. Także tutaj państwa. Nie, świat. Ranking. To jest ranking reprezentacji. Ranking klubowy. Bayern Monachium w tej chwili na czele. Czekajcie. Jak się te współczynniki tutaj sprawdzało? Europa, współczynniki. O, tutaj tak wyglądają współczynniki. To teraz jeszcze ligi. Nie ligi. Współczynnik jej klubowe kraju. Współczynnik pucharowy. O, miejsca premiowane awansem do pucharów. Polska spadła na 21 miejsce w ogóle w rankingu. Była gdzieś w okolicach 13 miejsca czy 14. Teraz już spadli na 21 miejsce. Także już nie ma dwóch klubów w Lidze Mistrzów. Mamy tylko jeden zespół w Champions League w tej chwili. Także tak to wygląda. No i Manchester City z największym współczynnikiem z ostatnich pięciu sezonów. Arsenal na miejscu drugim. Jeszcze chyba były Mistrzostwa Europy, tak? Chyba Mistrzostwa Europy były. To 36. Anglia obrońcami tytułu. Wiecie, da się to jakoś sprawdzić? Europa, Mistrzostwa Europy. Poprzedni zwycięzcy. Anglia, drugie miejsce Hiszpania, trzecie miejsce nie ma. Gospodarzami byli Turcy, ale ciekawe mnie wyniki reprezentacji Polski. Polska przegrała w półfinale z Hiszpanią. 1-3. Hubert Bruncala zdobył brameczkę dla Polaków. I to, o ile się nie mylę, to był... A tutaj nie mogę tego już sprawdzić. W każdym razie Hubert Bruncala był chyba najlepszym zawodnikiem mistrzostw Europy. Wcześniej wygrana z Francją. 2-0. Dysarz i Bruncala zdobywali bramki na tych mistrzostwach Europy poprzednich. Nie mogę tutaj sprawdzić faz, nie? To są Mistrzostwa Europy 32. Polska pokonała też Szkocję 3-1. Bruncala i dwa razy Jasze Modo zdobywali bramki.
2-0 wygrana z Bośnią. To już chyba faza grupowa była. Dwie bramki Brunkali. No i tutaj 3-0 z Austrią. Też dwie bramki Brunkali. Jedna jeszcze Modo. I z Turcją porażka 1-3. Także takie wyniki Polacy osiągnęli na tym Mistrzostwa Europy. No i zajęli miejsce czwarte, przegrywając z Hiszpanią w półfinale. Czy tam trzecie? No nie, no w półfinale, zakończyli w półfinale. Następne mistrzostwa dopiero za 2 lata. No dobra, czy ktoś jeszcze chce się dowiedzieć coś na temat swojego zawodnika w naszej karierze? Czy to by było na tyle? A może chcecie się dowiedzieć o innych zawodnika, także dajcie jeszcze tutaj znać. Ja w ogóle sprawdzę swojego zawodnika jeszcze. Mój zawodnik grał poprzednim sezon w Sporting Lizbona. To prawda, no, rozegranych 27 spotkań, ale z tego 24 z ławki, 4 bramki łącznie zdobyte. Bo szaleństwa nie ma. Co najbardziej mnie ciekawi fakt, że Virtus Entella wypożyczyła mnie do Sportingu Lizbona, nie? Także to mnie bardzo ciekawi. Taki zabieg. No z wolnego transferu już w ogóle przeszedłem. W Cesenie już kiepsciutko było w poprzednim sezonie. Znaczy w sezonie 32-33. 14 występów, 4 bramki, ale wszystkie występy z ławki. Także naprawdę kiepska kariera mojego zawodnika. Za 24 dni wygasa kontrakt. Spadek w Serie B w sezonie 34, ale zwycięstwo Allianz Cup. Co to jest Allianz Cup? To jest jakiś puchar w Portugalii? Tak, Puchar Portugalii. O, to przynajmniej jeden sukces mi wskoczył. Kurde, coś wygrałem w trakcie swojej kariery. No i tyle, no. Nic więcej wam tutaj nie pokażę. Też widzę, że dzisiaj kiepsiutko. Zachęcam oczywiście osoby... Zachęcam oczywiście osoby, które są zainteresowane projektem, a jeszcze nie ma ich w projekcie. Także do kontaktu ze mną. Ja wam podam Discorda najwyżej i będziecie się mogli zapisać do kariery zawodnika. Jest nas tam ponad 100 osób, także zapraszam serdecznie. Za nami sezon 33-34. No i co? Z mojej strony na dziś to by było na tyle i do usłyszenia na kolejnej transmisji z przeglądu profili. Trzymajcie się i cześć!